Witam wszystkich radnych przybyłych na dzisiejszą sesję. Witam pana prezydenta. Witam naczelników wydziałów, przedstawicieli Radia Prasy Telewizji, oczywiście mieszkańców naszego miasta. Sekretarzem dzisiejszych obrad jest pani radna Edyta Dolnowska. Bardzo proszę o podanie stanu osobowego radnych. Na 11 sesji Rady Miejskiej w Grudziądzu według listy jest obecny 21 radnych. Na podstawie listy obecności stwierdzam, iż na sali obecnych jest 21 radnych, czyli wystarczająca ilość radnych do podejmowania prawomocnych uchwał. Szanowni Państwo, przechodzimy do przedstawienia porządku obrad. Sesja ta została zwołana w trybie artykułu 20 ust. 3. Pismem z dnia 3 września wystąpił pan prezydent Marek Sikora o zwołanie sesji. Na podstawie artykułu 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym zwracam się z prośbą o zwołanie posiedzenia Rady Miejskiej Grudziądza na dzień 9 września 2015 roku, godzina 16, porządek podany w załączeniu. W oparciu o ten porządek, o ten pismo został przygotowany porządek obrad, datowany także z 3 września. Państwo jesteście w posiadaniu tego porządku. Porządek składa się z 5 punktów. Czy szanowni Państwo macie jakieś uwagi do porządku obrad? Pan radny Andrzej Wiśniewski. Po raz kolejny zapytać i dowiedzieć się, co w tym porządku obrad jest takiego, co uzasadnia zwołanie nadzwyczajnej sesji w Rady Miejskiej, bo jako żywo nie widzę uzasadnienia, nie rozumiem, ani nie rozumieć. Dziękuję panu radnemu. Panie... Przede wszystkim powód, jaki kierował się prezydent, prosząc państwa radnych o sesję nadzwyczajną, był przede wszystkim czas. Czas związany z dwoma tematami. Pierwszym jest to powierzenie Miejskiemu Zakładowi Komunikacji budowy ośrodka opieki nad zwierzętami. Czas jest o tyle ważny, ponieważ obecnym operatorem ze spółką z firmą Daniel Stęgrowa widzi bezdomne zwierzęta z terenu miasta przybywają. Mam umowę do 30 czerwca. Każdy tydzień jest o tyle istotny, ponieważ do tego terminu, mówię o roku przyszłym, do 30 czerwca roku 2016 należałoby zbudować nowy tego typu ośrodek opieki nad zwierzętami. Stąd też każdy tydzień, gdybyśmy czekali na przykład na sesję zwyczajną 23, to już mamy 2 tygodnie czasu, które nam może po prostu zabraknąć w czasu przypadku kolejnych uchwał, zmiany regulaminu dotyczącego porządku w gminie miasta Grudziądz. Również czas ma znaczenie. Szanowni Państwo, Państwo wiecie, jesteśmy po drugim uważnionym przetargu na wyłonienie wykonawcy na odwrót odpadów komunalnych z terenu gminy miasta Grudziądz. Chcielibyśmy zmienić regulamin czystości porządku w gminie tak, aby oferty, których się spodziewamy w wyniku ogłoszenia trzeciego postępowania przetargowego, były jeszcze niższe, bo one mogły być niższe, należy zmienić ten właśnie regulamin, co szeroko było, szanowny panie radny, omawiane na komisji. To są 2 podstawowe zagadnienia, dlaczego prezydent poprosił o zwołanie sesji nadzwyczajnej. Dziękuję panie prezydencie. Czy jeszcze ktoś z państwa ma jakieś uwagi do porządku obrad? Nie widzę. Stwierdzam, że porządek obrad w tej formie został przyjęty przez Radę Miejską. I szanowni państwo, przechodzimy do następnego punktu porządku obrad. To jest projekt uchwały w sprawie powierzenia Miejskiemu Zakładowi Komunikacji spółka z odpowiedzialnością zadania własnego gminy dotyczące zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom. Przypominam państwu radnym, że tydzień temu był to szeroki punkt. Dyskutowano blisko 3 godziny. Wszelkie wątpliwości zostały przedstawione, rozwijane. Dzisiaj także ten punkt był dyskutowany podczas posiedzenia wspólnych komisji. Czy ktoś z państwa ma do tego punktu jeszcze uwagi? Pan radny Wiśniewski. Nie ukrywam, że kiedy pierwszy raz pojawił się w ogóle pomysł, aby schronisko dla zwierząt, prowadzenie tego schroniska powierzyć MZK, dosyć, że to chyba żart jest i tak mi się wydawało. No więc taka powierzchnia to jest poważne. Zaraz powiem, skąd było moje wrażenie. Otóż potrzeba posiadania
dobrego, porządnego schroniska dla zwierząt, myślę, nie ulega wątpliwości i co do tego chyba nikt nie ma żadnych obiekcji. Być może jedynym sposobem jest wybudowanie nowego schroniska i ja jestem jak najbardziej za, tym bardziej, że w mieście jest bardzo duża grupa osób, które no jakby, którym leży na sercu los zwierząt i to, w jakich warunkach one przebywają. W związku z tym jestem oczywiście za budową schroniska, jeżeli to, które dotąd istniało, tych standardów nie spełnia. Dzisiaj nie chciałbym w ten spór wchodzić, ale wiem, że tam od dłuższego czasu było dużo zastrzeżeń, uwag, prawda, i tak dalej. Dlatego uważam, że jeżeli miasto uznaje, że zasadne jest wybudowanie nowego schroniska dla zwierząt, to należy zlecić przygotowanie stosownego projektu, wskazać lokalizację, wyłonić w drodze przetargu, jak to zwykło się robić w gminie i w samorządzie, gdzie przepływ pieniędzy powinien być wyjątkowo transparentny, wyłonić wykonawcę i to schronisko wybudować jako inwestor, prosto. Myślę, że nie ma z tym najmniejszych problemów. Natomiast w tym czasie, to oczywiście będzie musiało potrwać, chciałbym przede wszystkim też poznać jakieś kalkulacje, to nie może być, że będzie to kosztowało 2,5 albo 4,5 miliona, bo taka kalkulacja to psułobudę, czy tam jak to się mówi popularnym powiedzeniu, rozbić. Więc chciałbym wiedzieć, ile to będzie kosztowało i tak jak powiedziałem, powinno to zostać zlecone wykonawcy wyłonionemu w przetargu, a w tym czasie należy ustalić z organizacjami, które są tym zainteresowane, aby zorganizowały się one w taki sposób, żeby, nie wiem, czy w stowarzyszenie, czy w jakiejś innej formie, aby w momencie, kiedy schronisko zostanie wybudowane, mogło te stowarzyszenia, bo uważam, że to są ludzie, którzy się do tego najbardziej nadają i są do tego predestynowani, żeby po prostu mogli prowadzenie tego schroniska przejąć. Czas budowy to jest akurat wystarczająco długo, żeby do tego przejęcia, tego obowiązku się przygotować. Natomiast przekazanie tego Miejskiemu Zakładowi Komunikacji, no uważam za rzecz zupełnie niesłychaną. Jest to kolejna próba pompowania nie wprost miejskich pieniędzy w ratowanie tej upadającej spółki. Jedną z taką próbą jest powierzenie jeszcze w poprzedniej kadencji segregacji odpadów, prawda, zamiatania ulic i tak teraz kolejnym ma być budowa tego schroniska, więc od razu zwracam się do tych, którzy się temu przyglądają, którzy są na sali, tym, którzy są zainteresowani naprawdę wybudowaniem nowego schroniska, że jeżeli ta uchwała zostanie podjęta, to to schronisko albo nie powstanie, albo będzie kosztowało dwa razy więcej niż powinno kosztować. I tu chciałbym Was też na to uczulić. Uważam ponadto, że powierzenie tego zadania MZK jest po prostu nielegalne. Ja będę od teraz, zresztą będzie to dotyczyło tej uchwały, jeżeli ona dzisiaj zostanie podjęta, ale zwrócę się również jako radny do wojewody o zbadanie, czy na pewno zgody na sprawę jest uchwała o przekazaniu prowadzenia PSZOK-u. Co jest efektem przekazania tego PSZOK-u? Otóż czynność dosyć prosta, którą kiedyś wykonywał jeden z operatorów zajmujących się wywozem śmieci, która kosztowała no góra kilkadziesiąt tysięcy złotych, dzisiaj kosztuje ponad milion. Ponad milion kosztuje prowadzenie tego. Prosiłbym Panie Radny odnosić się właśnie do tej sprawy. W związku z tym uważam, że przekazanie prowadzenia schroniska dla zwierząt w spółce MZK jest niezgodne z prawem i jest po prostu omijaniem ustawy o zamówieniach publicznych, ponieważ powoływanie się, co jest tu w uzasadnieniu i w opiniach prawnych, na to, że spółce komunalnej można takie na orzecznictwo
RSA, prawda, i tak dalej, jest nieporozumieniem. Orzeczenia porozumienia dotyczą tego, że jeżeli spółka, jeżeli gmina powołała specjalnie, celowo spółkę do prowadzenia jakiegoś zakresu swoich zadań, to rzeczywiście tej spółce może udzielić jakby tego zlecenia bez procedury zamówienia publicznego. Ale niech ktoś udowodni, spróbuje udowodnić, że spółka Miejski Zakład Komunikacji została powołana do zamiatania ulic, segregowania śmieci i prowadzenia schroniska dla zwierząt. Przecież jest to ordynarne omijanie ustawy. I rodzi się od razu kolejne pytanie, że skoro możemy bez przetargu miejskiej spółce udzielić zamówienia takiego jak na przykład prowadzenie schroniska czy segregowanie odpadów, to dlaczego tej spółce nie udzielamy na tej samej drodze na przykład 10-letniego kontraktu na prowadzenie usług komunikacyjnych? Bo to by było logiczne, prawda? Że spółka, którą powołaliśmy po to, żeby woziła ludzi, dostaje zlecenie na wożenie ludzi. Ale tego się nie robi. Natomiast udziela się jej różnego rodzaju innych zleceń, powołując się na to, że jest to spółka w 100% miejska, w związku z tym można nie stosować do niej ustawy o zamówieniach publicznych. No i ostatnia rzecz dotycząca, tak jak powiedziałem, ja obiema rękoma podpisuję się za wybudowaniem i to jak najszybszym schroniska dla zwierząt. Natomiast co do tej lokalizacji, która tu jest wskazana, pomijając już sam fakt prowadzenia tego przez NZK, no uważam, że to jest jakieś totalne nieporozumienie. To jest teren MZK, tam gdzie to ma być zlokalizowane, łącznie z terenem MZK, który jak rozumiem wkrótce się dyslokuje, bo jakiś czas temu podejmowaliśmy chyba decyzję o przekazaniu MZK terenu w innej części miasta pod budowę zajezdni. To jest ostatni no nie duży już, ale stosunkowo wystarczająco duży teren, na który można pozyskać sensownego inwestora. Obok znajduje się kilku inwestorów, którzy się tam zlokalizowali kilka lat temu. W najbliższej bliskości znajduje się węzeł autostradowy i ta ostatnia w tym rejonie wartościowa inwestycyjna działka, no na pewno nie jest działką, dla której optymalną lokalizacją jest schronisko dla zwierząt. Ale to jest jakby już rzecz uboczna. Uważam, że proponując przekazanie prowadzenia schroniska dla zwierząt w trybie bezprzetargowym, w takim trybie jak proponuje ta uchwała, zresztą bez jakichkolwiek wyliczeń, tutaj szczegółowe zasady realizacji zadania określone w umowie wykonawczej. Ja bym chciał projekt tej umowy zobaczyć, zanim w ogóle rozpocznę rozmowę o tym, czy należy to zadanie przekazać NZK. Także uważam, że proponuje się nam podjęcie uchwały niezgodnej z prawem i o stwierdzenie tego, czy ustosunkowanie się do tego, ja jako radny, jeżeli ta uchwała zostanie podjęta, tym razem do wojewody się zwrócę. Operatorem może być jedynie stowarzyszenia, nie wolontariusze. Chciałbym się zapytać, czy pan prezydent może zagwarantować, że ci wolontariusze, którzy walczą o to schronisko, będą mogli opiekować się tymi zwierzętami i oddać im całe swoje serce? Czy to będzie zagwarantowane w 100%? Druga taka uwaga, już na wizji lokalnej jedna z osób zwróciła uwagę, że to schronisko znajduje się za blisko drogi, ponieważ jeżeli samochód nocy przejedzie, pieski będą hałasować. Chciałbym, żeby ci wolontariusze mogli przekazać wszystkie swoje uwagi projektantowi, który będzie projektował to schronisko. W sieci pojawia się też mnóstwo przykładów, jak to schronisko mogłoby wyglądać. Uważam, że taka współpraca między wolontariuszami a projektantem jest potrzebna. I trzecia moja uwaga tutaj pani mi
powiedziały, że brakuje środków na sterylizację zwierząt, a to jest bardzo ważne, by zapobiegać bezdomności zwierząt. Z tego, co się dowiedziałem, to środki na sterylizację skończyły się w połowie roku. Ale to nie jest przedmiotem tej uchwały o sterylizacji. Mówimy konkretnie o lokalizacji. Ja teraz mam na myśli przepełnienie schroniska, tak? Mówimy o lokalizacji, nie o schronisku. Dyskutujemy na temat obecnej lokalizacji. I powiedzcie, że dalej. Czy może pan prezydent odpowiedział, czy jest możliwość zwiększenia środków na sterylizację zwierząt i obowiązkowe czipowanie psów? Dziękuję bardzo. Niestety, ale znowu składam wniosek formalny o zamknięcie dyskusji, gdyż pan radny Wiśniewski nie uczestniczył w dzisiejszym posiedzeniu komisji, w zeszłotygodniowym posiedzeniu komisji wspólnych, gdzie była szeroko omawiana tematyka dzisiejszej sesji. Poza tym nie uczestniczył w tym wyjazdowym spotkaniu, tak, które było podczas zeszłotygodniowej komisji wspólnej. I dlatego no, ciężko mi tutaj powiedzieć, żeby mógł się odnosić do tego, jak, gdzie zlokalizowana jest ta inwestycja, ma być zlokalizowana ta inwestycja. I to jest takie, panie radny, brzydko mówiąc, no, nie fair traktowanie pozostałych radnych, którzy jeszcze raz muszą przerabiać to, co było powiedziane w zeszłym tygodniu, ponieważ pan nie raczył nas tutaj zaszczycić swoją obecnością. Jest wniosek poza temu wnioskowi, ponieważ jest to typowa próba zamykania głosu kogoś, kto ma inne poglądy, a panu chciałbym przypomnieć, że jesteśmy na sesji nadzwyczajnej poza normalnie przyjętym porządkiem i proszę sobie wyobrazić, że są ludzie tak zajęci i naprawdę zapracowani, że znalezienie wolnego czasu w nadzwyczajnym czasie dla kogoś może być poważnym problemem. I dla mnie czasami jest. Niedawno pokazał pan Wiśniewski, jak tutaj jest bardzo zajętym człowiekiem, gdy podczas planowanej sesji Rady Miejskiej był, z tego co tutaj kojarzę, jeden z redaktorów stwierdził, na wycieczce rowerowej, nie pamiętam to hełna. Bardzo proszę na temat, panie radny. Proszę o głosowanie. Pan szanowna rado, ja również jestem przeciwny wnioskowi, który został przedstawiony przez pana radnego. Natomiast nie ukrywam, że to, co powiedział pan radny Wiśniewski, jest dosyć istotne. W związku z tym mam nadzieję, że pan prezydent Sikora odniesie się do tego, co zostało powiedziane. Bardzo bym prosił. Pan radny. Jestem całkowicie przeciwny zacięciu tej dyskusji na ten temat, dlatego że temat jest bardzo poważny i tylko w kontekście wydatków, w kontekście przypisania tego zadania, powierzenia tego zadania Miejskiemu Zakładowi Komunikacji, ale także w kontekście pewnej obietnicy, która wypadła ze strony prezydenta, a która nie ma obligatoryjnego przełożenia na treść uchwały, łudząc bardzo dużą grupę ludzi, wolontariuszy, zaangażowanych w opiekę nad zwierzętami, łudząc ich, że będą to prowadzili. Jeszcze raz powtórzę. Dlatego proszę udostępnić głos wszystkim radnym. Jeżeli będzie pan miał możliwość prowadzenia własnej rady nadzorczej we własnej firmie, to będzie pan zamykał dyskusję, a proszę, żeby pan tutaj uwzględnił głos jednak. Szanowna Rada też się odniosła możliwe odpowiedzi pozostałe rady. Dziękuję bardzo. Proszę. Wycofuję wniosek w takim razie, jeżeli pan tutaj będzie usatysfakcjonowany, jednakże uważam, że jeżeli jest to poważna dyskusja, to wszyscy radni powinni znaleźć na nią czas i uczestniczyć w niej. No niestety z Państwa tej opcji nie wszyscy traktują ją widocznie poważnie. Dziękuję. Prezydencie, wstrząsające jest ta próba manipulacji, której byliśmy świadkami przed chwilą. Z tak doświadczonego samorządowca jak Andrzej Wiśniewski, dwukrotnie prezydenta Grudziądza, kolejny raz radnego Rady Miejskiej. Fakty, którymi pan Andrzej Wiśniewski manipuluje, są takie, że MZK nie jest firmą, która przynosi straty. Jeżeli jest tutaj na sali pan prezes MZK, może pokaże, jaki jest bilans spółki za ten rok, za zeszły rok. Nie można mieć też notaty, ponieważ to podmiot wewnętrzny, więc my refundujemy wszystkie wydatki tej spółki. Więc nie może być to straty, tak? Nie jest spółką zadłużoną w ten sposób. Po drugie, bardzo szkoda, że nie brał pan udziału. Szkoda, że nie w ubiegłotygodniowej komisji. Właśnie po to był to student na miejscu, po to pojechaliśmy oglądać tą działkę, żeby wiedział pan, że to nie jest żadna atrakcyjna działka,
inwestycyjna, ponieważ ma szereg ograniczeń, takich jak chociażby budowę z 1914 roku, dwa schrony typu IR2 i IR3, czy 600 metrów od linii okopów, które są do zachowania według studium, więc tam nie da się postawić hali fabrycznej. Można tam postawić szereg małych budynków, a takie właśnie budynki wchodziłyby w skład ewentualnego stroniska. Bardzo szkoda, że pana nie było w zeszłym tygodniu, bo właśnie pan powiedział, że potem powierzamy MZK budowę tego stroniska. MZK jako spółka w 100% gminna ma obowiązek wynikający z ustaw, aby wybudować takie schronisko w trybie przetargowym, czyli wyłonić w trybie przetargowym firmę budowlaną, która takie schronisko postawi. Natomiast też była mowa o tym, że po to wybieramy taki model budowy tego schroniska, bo taki model sprawdził się w innych miastach podobnych wielkości, jak w Gdyni, w Koszalinie czy w Słupsku, gdzie właśnie miasto buduje, czy za pomocą spółki celowej, czy za pomocą innej spółki, w przypadku takiej jak MZK, po co robić nową spółkę celową, tak? Po co obciążać mieszkańców, czy budżet miasta kosztami zarządu nowej spółki. Mamy już spółkę, która może wybudować jakiś obiekt i powierzyć go w prowadzenie w drodze konkursu organizacji pozarządowej. I o tym wszyscy mówiliśmy, wszyscy się z tym gadaliśmy tydzień temu. Wszyscy. My i państwo z opozycji. Wszyscy się zgadzaliśmy z tym, że to jest bardzo dobry pomysł, żeby powierzyć prowadzenie schroniska do organizacji pozarządowej. Szanowny panie radny Kosiński, stowarzyszenie to jest organizacja pozarządowa. Tak jak fundacja. Stowarzyszenie tak, MZK ma wybudować to, ewentualnie administrować budynkami. Natomiast najrozrywszą stroną prowadzenia schroniska ma się zajmować stowarzyszenie, organizacja pozarządowa. O tym rozmawialiśmy tydzień temu i jestem zdziwiony, że państwo jesteście zdziwieni. Nie, gdzie państwo byliście tydzień temu? Szanowni państwo, bardzo proszę, do pana prezydenta pytania. Szanowni państwo, te frazesy, które słyszeliśmy na początku tej komisji, to ja słyszałem dokładnie wtedy, kiedy powierzaliśmy odśnieżanie ulic Grudziąckich MZK. Tak samo, że powiedziano, że kosztowało 10 razy tyle, co płaciliśmy po mobili. Jaki jest efekt tego? Że usługa na wyższym poziomie kosztuje 1/3 tego, co płaciliśmy po mobili. Szanowni państwo, bardzo proszę. Może pan nie widzi, ile pół jeżdżą w zimę, kiedy te prawa pracują w Guzera i posypują swój wiatr. Dziękuję bardzo, pan Kowalowski. Zgromadzeni goście, no nie w sposób nie wspomnieć, że 25 października odbędą się wybory do parlamentu i dzisiaj tutaj mamy przedsmak tego, tak? Jest zarówno z jednej, jak i niestety z drugiej strony. Ale to pozostanie bez komentarza, natomiast faktycznie po komisji, która tydzień temu się odbyła, trwała prawie 3 godziny, tam był naprawdę, ten temat był mielony, można powiedzieć, tak, w 100%, natomiast no, kilka refleksji mi się nasunęło, tak, po tym jednak to są przemyślenia tak, przez ten tydzień czasu i moje takie pytanie może być retoryczne, jeżeli prezydent będzie chciał, to odpowie mi na to pytanie, natomiast no, zastanawia mnie, kilka rzeczy mnie zastanawia. Dlaczego nagle teraz mamy to schronisko budować? Skoro jeżeli tak jak ostatnio na posiedzeniu komisji prezydent mówił, że o jakichś nieprawidłowościach w schronisku na Węgrowie dochodziły nas sygnały. Ja z tego co wiem, to te sygnały przynajmniej od 2-3 lat dochodziły, tak? Drugim argumentem podnoszonym przez władze miasta było to, no, że koszty funkcjonowania schroniska niesamowicie rosną i się z tym zgadzam, tak? Tutaj nawet mieliśmy taką tabelę, która pokazywała, że w 2010 roku prawie 600 tysięcy na schronisko miasto płaciło, w 2015 będzie to 1 700 000, w 2016 ma być 1 250 000, tak? Co roku średnio o 20% wzrastał koszt funkcjonowania tego schroniska. I po 5 latach, tak, gdzie w zasadzie mamy w 2016 będziemy mieli wzrost o 100% w porównaniu do roku 2010. Dopiero dzisiaj, pod koniec 2015 roku budzimy się i mówimy, no to wzrost jest prawie o 100%, tak? Czy my tego szybciej nie widzieliśmy? Czy szybciej nie widzieliśmy tam jakichś nieprawidłowości? Z tego co wiem, to comiesięczne były kontrole Urzędu Miasta, tak? W tym schronisku, z tego co wiem, niestety też one były zapowiedziane, być może wypaczały obraz funkcjonowania tego schroniska. Na pytanie, jeżeli miasto się tak dzisiaj się pochyla i się bardzo cieszy, tak? Nad problemem schroniska bezdomnych zwierząt, tak? No, ale na moje pytanie tydzień temu na komisji
czy funkcjonuje w tym Schońsku wolontariat, no to nikt z miast z pracowników urzędu nie był mi w stanie odpowiedzieć. Musiała osoba zainteresowana, czyli prowadząca do schroniska udzielić takiej informacji. No to pokazuje, że miasto do końca tak no, nie, rzetelnie bym powiedział, tak, nie przyglądało się funkcjonowaniu tego schroniska, a dzisiaj nagle, przynajmniej w moim odczuciu, są obrońcami zwierząt. To jest moje takie, mówię, jeżeli prezydent będzie musiał ustosunkować, bo ja się dziwię, tak? Ja się dziwię, że przez co rok o 20% te koszty wzrastały, tak? Mówię o tych sytuacjach, które w schronisku miały miejsce, no gdzieś na Facebooku się czytało, tak? Gdzieś pantoflował się dowiadywało, no a jedna rzecz mnie zastanawia. Przede wszystkim ja wrócę jeszcze do tego wolontariatu, którego tam nie było. No, skoro pracownicy urzędu co miesiąc chodzili i kontrolowali to schronisko, to ja sobie nie wyobrażam, w jaki sposób oni mogli nie zauważyć i tej uwagi nie przekazać, że tam nie ma żadnych nowych twarzy przewijających się poza pracownikami tego schroniska, tak? No bo jeżeli u mnie w firmie pracuje powiedzmy 20 osób i ktoś będzie przychodził na kontrolę i będę miał pracowników publicznych, no to co miesiąc jak ktoś przyjdzie, no to widzi, że jakieś nowe twarze się przebijają. No a tutaj ze strony miasta, no to tak wyglądało, jak wyglądało. No ale to mówię, być może jestem w błędzie. Jeżeli jestem w błędzie, to bym prosił o sprostowanie. Dziękuję. W kwestii tej uchwały. Zwrócę uwagę, że tryb podejmowania tej uchwały jest no arcyciekawy i bulwersujący. I też, na co zwrócił pan radny Kowalowski Łukasz, wiąże się z brakiem prowadzenia prawidłowego nadzoru nad realizacją tego zadania tuż przed. W zasadzie przez kilka lat mieliśmy opinię, że wzrost i utrzymanie tego schroniska i wszystko związane z tym schroniskiem jest bardzo dobrze realizowane, bardzo dobrze prowadzone pod pełną kontrolą miasta finansującego to przedsięwzięcie. Pan Kowalowski zwrócił uwagę też w swojej wypowiedzi na coś innego, na brak nawet dostępności wolontariuszy, na brak dostępności tych wolontariuszy. Oczywiście okazuje się, że być może coś było nie tak z tym zadaniem. Nasze stanowisko Rady Propozycji jest takie, i podkreślę jeszcze z całą stanowczością, tak jak mówiłem to na komisji, to schronisko, jeżeli ma zmienić swoje oblicze, to winno być oczywiście wybudowane przez miasto, ale powierzone stowarzyszeniu lub fundacji. Tym ludziom, którzy przez całe swoje życie dorosłe okazują miłość tym zwierzętom, niemiejskiemu zakładowi komunikacji. To, z czym dzisiaj mamy do czynienia w kontekście tej uchwały, treści tej uchwały i uzasadnienia, ja odbieram i pewne deklaracje, które padały ze strony pana prezydenta, ale są tylko słuchami, że przejmą to schronisko. Oczywiście odbieram to jako, i podkreślę jeszcze raz, stanowczo fakt dokapitalizowania MZK, tworzenia dla niego warunków nowych finansowych, gdzie będzie mogło otrzymywać gotówkę, pieniądze na utrzymanie powierzonego zadania, tylko dlatego, że to MZK dzisiaj, według mojej oceny, no niestety, ale nie daje sobie z pewnymi sprawami rady. Dlatego też te wszystkie nowe zadania, które pojawiają się, satelitarne, mają taki cel. To, że państwo oddaliście cztery najlepiej zarabiające linie prywatnemu przewoźnikowi, to było działanie na szkodę MZK. Szereg zadań, które zdarzyły się w historii, to były działania na szkodę MZK. Niestety dzisiaj dochody spadają w MZK, ludzie jeżdżą coraz więcej samochodami, nie zawsze odpowiednie są skonstruowane kursy tych autobusów, nie zawsze są dostosowane do proszę uchwały. Nie oceniam. To ma ścisły związek z pieniędzmi, którymi dysponuje MZK, którymi wykonuje, z naszymi pieniędzmi, które przekazujemy także MZK. Dlatego jeszcze raz podkreślę, to zadanie bezwzględnie powinno być realizowane przez stowarzyszenie, przez fundację, na pewno nie przez MZK. Proszę o spokój. Mówię państwu, tutaj mamy pod oknem jeszcze cały szereg wolnych krzeseł. Zapraszam, żebyście państwo nie stali. Panie redaktor, też może tu nogi będą boleć, a widać dyskusja będzie pewno bardzo długa. Zapraszam, tutaj są, można śmiało usiąść, ci naczelników nie ma, nie będzie, są tylko ci jakby wydziałowi, więc bardzo zapraszam gości, są wolne miejsca, można tutaj usiąść po prostu. Szanowni Państwo, no postaram się w jakiś sposób, tak jest,
w miarę sprawny przejść do udzielenia informacji na wszystkie zadane pytania dzisiaj na tej sali dotyczące tej uchwały. No, ze zdumieniem, podobnie jak pan radny Michał Czepek, no, dowiedziałem się, że spółka MZK jest opadającą spółką, a z ust pana radnego Kosińskiego, że spółka ma spadające dochody. Szanowni Państwo, świadczę, że to nieprawda, prezes może potwierdzić, spółka od wielu lat jest na prostej, ostatnich 5 lat nie zaliczyła ani złotówki straty. Więc proszę tutaj tego typu rzeczy nie wmawiać opinii publicznej. Przechodząc natomiast do samego przedmiotu uchwały. Dlaczego zamierzamy powierzyć to, bo myślę, taki wspólny głos ze strony radnych opozycji był, dlaczego MZK i dlaczego tej spółce, a nie bezpośrednio powierzyć stowarzyszeniom czy też fundacjom. Szanowni Państwo, przede wszystkim dlatego tłumaczyłem to też tydzień temu, nie wszyscy byli obecni, ale powtórzę jeszcze raz, ponieważ będzie przede wszystkim znacznie taniej dla nas. Państwo wiecie, jeżeli spółka choćby ma możliwość odzyskania podatku VAT. Miasto jako inwestor, który później wyłonił go operatora, tego VAT-u sobie nie odliczy. Czyli 23% koszty budowy przez miasta tego typu obiekty będą droższe. Gdyby tam na przykład zaoglądali, że nie wiem, wybudowanie to jest około 4 milionów złotych, do tego dołożymy 23% VAT-u, niecałe 5 milionów, ale zaokrąglając około 1 miliona złotych będzie taniej, jeżeli wybuduje to spółka miejska, a nie miasto. To jest po pierwsze. Po drugie, Państwo doskonale wiecie, że miasto przygotowuje się do pozyskania ogromnej ilości funduszy unijnych z Unii Europejskiej na budowę nowych zadań inwestycyjnych. Tego typu zadanie w 100% finansowane przez samorząd, bo nie da się go sfinansować, znacznie obciążyłby nam wskaźniki finansowe, które by nam ograniczyły możliwość później realizacji innych inwestycji na terenie miasta w tej obecnej perspektywie unijnej. Stąd też jakby, jeżeli jest możliwość przerzucenia tego do spółki, a finansując im koszt realizacji przez umowę rekompensaty, to spowoduje, że mamy znacznie lepsze wskaźniki finansowe, te, które przed każdym uchwaleniem budżetu opiniuje choćby Regionalna Izba Rachunkowa. Po trzecie, Szanowni Państwo, dlaczego akurat MZK? Ponieważ przed zaproponowaniem Państwu radnym projektu tej uchwały robiliśmy szeroką analizę potencjalnego miejsca, gdzie tego typu ośrodek opieki nad zwierzętami mógłby w Grudziądzu się znajdować, bądź też w najbliższej okolicy. Przede wszystkim szeroką dyskusję mieliśmy tutaj na ten temat, czy w ogóle robić na terenie miasta, czy robić to na terenie gminy. Natomiast od wielu miesięcy i dopiero od tego roku Panie Radny, Pan Radny Kosiński pytał, dlaczego jakby wcześniej, czy tam ktoś nie dostrzegał się problemu, to tak naprawdę od stycznia zgłaszają się do nas osoby, no ja miałem przyjemność podczas koncertowych przyjęć, Pan Prezydent, osoby chcące, jakby, czy nawet które założyły już różnego typu stowarzyszenia osób związanych z opieką zwierząt. Tego sygnału wcześniej do mnie, akurat przyjmuję 9 rok interesantów, nie miałem podczas tych środkowych wizyt, czy też za pomocą innych źródeł komunikacji. Teraz od tego roku, od stycznia widzimy potencjał w ludziach, którzy chcą się zorganizować i chcą tego typu obiekt prowadzić. Teraz przejdę, dlaczego może do MZK. Po pierwsze, jeżeli wybór padł na tą działkę akurat, na której Panie Radny Wiśniewski, no nie da się pozyskać inwestora, Pan Radny Michał Czepek mówi, po pierwsze, Plan Miejscowy nie przewiduje tam obiektów przemysłowych i składów, przewiduje jedynie usługi, które są bardzo duże ograniczenia związane z ochroną historyczną samych obiektów, dwa strony IR, piechoty, do tego transzeje, kilkaset metrów, do tego różnego rodzaju odległości, które należy zachować różnego rodzaju mediów, uniemożliwiają tam na ten obszar wpuszczenie inwestora. Dodatkowo jest to teren również, na którym jest dosyć, Pan Radny Michał Czepek nie wspomniał, cmentarz mamy z bodajże z XVII wieku, z choleków na pewnej części wpisane do rejestru zabytków, jak i też mamy duży obszar zieleni. Z jednej strony tutaj od strony Ronda Włachnio, więc tam tego typu mamy nie do godnienia dla potencjalnego inwestora. To bezpośrednio mogliśmy oczywiście wybrać każdą inną spółkę jako operatora tego typu zadania, natomiast no, jeżeli padł wybór na ten teren, to z
tym terenem, Szanowni Państwo, sąsiaduje bezpośrednio Miejski Zakład Komunikacji i baza autobusów w funkcji składowej, a na tej bazie już jest, jak tutaj wspomnieliście Państwo, punkt zbiorowy odpadów komunalnych. W związku z powyższym też taniej będzie tej spółce choćby wywozić odpady, odchody, które powstają w wyniku prowadzenia tego typu ośrodka. Więc tutaj tylną drogą jakąś techniczną będzie można, nie głównym wyjściem, wyprowadzać z tego terenu te wszystkie odpady i odchody, które powstają na terenie takiego schroniska. Padł też przykład tutaj przy zamówień publicznych i przetargu. Szanowni Państwo, oczywiście byśmy tego typu usługę przekazywali na przetargi, na zamówienia publiczne pod warunkiem, że na rynku lokalnym byłaby konkurencja. Dzisiaj takowej konkurencji na rynku lokalnym nie mamy. Państwu wspominałem tydzień temu przetarg na prowadzenie schroniska dla zwierząt w Grudziądzu. Powtarzali się trzykrotnie występował jeden z oferent. I tak naprawdę jeden oferent prywatny, który ma, można założyć monopol prywatny i możemy się spotkać z taką sytuacją. No tutaj Państwo wyświetlamy tydzień temu, że w ciągu ostatnich bodajże 6 czy 8 lat cena tej usługi wzrosła dwukrotnie, z poziomu około 600 tysięcy do tych poziomu niecałe 1 200 tysięcy złotych rocznie. W przyszłym roku możemy na przykład podczas przetargu otworzyć ofertę i będzie tam na przykład kwota 4 milionów złotych. Nie będziemy mieli wyjścia, będziemy musieli tego typu środki wyłożyć. Więc tak naprawdę w przypadku braku konkurencji na rynku zamówień publicznych decyzja zapadła, aby tego typu ośrodek opieki na zwierzętami wybudować swój, porównując złożoną do tej pory ofertę 1 200 000 złotych do ofert czy do kosztów, które w miastach podobnych funkcjonują tego typu placówki. Wyświetlałem szereg miast, ale dla może przypomnienia Państwu przeczytam, jakie to były koszty funkcjonowania, przy czym w niektórych miastach podobny zakres. Ja tutaj nie wspomniałem Państwu tydzień temu, że w przypadku Słupska, Koszenia również jest zbieranie tej padliny, jak i wyłapywanie ranionych zwierząt. Już otwieram taką tabelę i Państwu radnym i gościom wszystkim postaram się przeczytać tutaj z ekranu. Więc to no, miasto znacznie większe od Grudziądza wydaje średnio 775 tysięcy rocznie. Przypominam, że Grudziądz była tu 1 200 000, w tej chwili tyle będziemy wydawać. W Bydgoszczy niecałe 1,5 miliona złotych rocznie. We Włocławku 700 tysięcy rocznie, w Inowrocławiu 540 tysięcy, Słupsk 550 tysięcy, miasto 200 tysięcy, organizacje pożytku publicznego, Koszalin 726 tysięcy, Olsztyn około 1 000 000 złotych, a w Grudziądzu mamy niecałe 1 200 000 złotych. To też, bo też padło pytanie na sali, dlaczego zdecydowaliśmy się teraz? No dlatego, ponieważ koszty przede wszystkim funkcjonowania wzrosły drastycznie i nie jesteśmy w stanie już podołać tym kosztom. Pan radny Rodek pytał, czy będą zwiększone środki na sterylizację. Myślę, że oczywiście będą, jeżeli zejdziemy ze środków na prowadzenie tego typu ośrodka z poziomu 1 200 000, jak przewidujemy do poziomu 600 tysięcy, to oczywiście naturalnie zrobiłem się oczywiście, aby zwiększyć tą kwotę 10 tysięcy, którą w bieżącym roku przeznaczyliśmy na sterylizację kotów, aby ją zwiększyć do kwoty znacznie więcej, choćby porównywalne z innymi miastami, ale musimy się czego dołożyć. Stąd też pomysł na powierzenie tego typu zadania spółce własnej. Przykład może z powierzenia za pomocą umowy o rekompensacie Miejskiemu Zakładowi Komunikacji. To, co pan radny Michał Czepek mówił, utrzymania letniego zimowego ulic. Szanowni Państwo, w latach 2011-2015 szacujemy, że oscyluje w granicach niecałe 6,5 miliona złotych. Tylko dlatego, że powierzyliśmy spółce zadanie własnej gminy, a tam mieliśmy podobną sytuację, mieliśmy monopol prywatny na naszym rynku. Oprócz tego, że mamy oszczędności 6,5 miliona złotych, spółka, czyli tak naprawdę spółka należy w 100% do miasta, na swoim majątku ma 10 półgo piaskarek, 4 zamiatarki, magazyn soli, całe różne urządzenia związane z prowadzeniem i utrzymywaniem tego. Nie tylko, że wydajemy, to jeszcze
jeszcze mamy jakiś majątek, powstaje nam wspólny. Podobnie będzie to w przypadku tego ośrodka opieki nad zwierzętami. Państwo pytaliście też o inwestycję samą. Inwestycja nie będzie jednorazowo przyniesiona do budżetu miasta, tylko będzie na zasadzie, tak jak będą wynikać raty, na przykład, nie wiem, czy spółka weźmie kredyt na to zadanie, raty poszczególne kredytu. No jak szczerze, jeżeli spółka, panie radny, będzie posiadać z miastem umowę 10-15-letnią na wprowadzenie tego typu czasu, to po tego typu umowę może zaciągnąć zobowiązanie i będzie mogła z tego jakby spłacać, więc to jest bardzo prosty przepływ, więc ta kwota, tych około załóżmy 4 milionów złotych na inwestycje, będzie rozłożona na 10-15 lat i przenoszona w poszczególnych latach rekompensaty. Co zamierza spółka zrobić? Przede wszystkim nie powierza całości stowarzyszeniom, bo po co stowarzyszeniu powierzyć na przykład rozliczanie mediów, gdzie spółka ma obok na przykład wspólną energię elektryczną i to ma bardzo tani zakup, ponieważ jak Państwo wiecie, jest dużym graczem na rynku energii elektrycznej, ponieważ ma swoje podstacje kreacyjne, więc choćby energię elektryczną będzie mogła zakupić taniej. Spółka też jest bardzo dużym odbiorcą paliw, więc choćby środki przeznaczone na wywóz nieczystości tych odchodów na składowisko w Zakurzewie swoim własnym transportem, którego jest w posiadaniu, będzie choćby paliwo kupować znacznie taniej do tego. Spółka oczywiście będzie zajmować się też dozorem obiektu, nie tą częścią związaną z opieką nad zwierzętami, ale jakby dozorem tym związanym z bezpieczeństwem obiektów koło, ponieważ obok jest 24 godziny na dobę no dyspozytor MZK, który siedzi sobie, wystarczy mu wyłożyć kolejny monitor i będzie mógł również mieć ten dozór nad samym obiektem. Co jeszcze, Szanowni Państwo, to co wspomniał prezes, spółka zamierza powierzyć to zadanie fundacji, jakiejś organizacji, stowarzyszeniu. Jeszcze raz pana radnego Kościńskiego chciałem zapewnić, jest to również dzisiaj protokołowane, że tak zamierzamy do tego konkursu wyłonić takiego operatora i pana radnego zapewnić, że wszyscy chętni, którzy będą chcieli być wolontariuszami, będą mieli taką możliwość, aby w tym ośrodku opieki nad zwierzętami pomagać. Pytanie pana radnego Rody, teraz może przejdę do konkretnych odpowiedzi, że za blisko drogi, szanowny panie, rzeczywiście była taka umowa, taka uwaga tam podczas tej wizji lokalnej, natomiast ja myślę, że projekt tam zostanie wyłoniony już przez Miejski Zakład Komunikacji, jak najbardziej to będzie można się za pomocą spółki konsultować, jakby oglądać propozycje umiejscowienia poszczególnych obiektów na tym dosyć dużym terenie, natomiast same tego typu obiekty no, przy drogach istnieją, to Ciapkowo, o którym tak wspominaliśmy, one są te dwa metry drogi, dosyć ruchliwej, bo dojazd z Gdyni Witomina do obwodnicy Trójmiejskiej, tam jest Ciapkowo, a w Bydgoszczy choćby podobny obiekt jest przy drodze krajowej nr 10. To jest wylot na Koszalin, Szczecin. Wtedy zobaczymy po prawej stronie na wzgórz, też przy głównej drodze krajowej mamy tego typu obiekt, jak te zwierzęta to znoszą. Oczywiście no lepiej na pewno dla nich było, gdyby to był teren głowy bardzo oddalony. Natomiast takiego miejsca nie mamy. Panu radnemu Kowalowskiemu już odpowiedziałem wcześniej, że uzasadnienie dlatego, że teraz też ten wzrost kosztów. Pan radny wspominał o kontrolach w schronisku. Tydzień temu pan Artur Leskowski, właściciel obecnego schroniska, powiedział, że urzędnicy ani razu żadnej uwagi nie wnosili do pracy w schronisku. Zresztą myślę, że pan radny podobnie teraz, mając tamtą informację, chciał przekazać swoją. Chciałem Państwa poinformować, że poprosiłem oczywiście wiedzieć, czy to jest prawda. Sprawdziłem ostatni kwartał, zarówno w miesiącu sierpniu, jak i w miesiącu lipcu były uwagi w protokole dotyczące prowadzenia schroniska, więc dementuję tą nieprawdziwą informację. Czy wiedzieliśmy, że funkcjonuje wolontariat? No, szanowny panie radny, jeżeli na sali był właściciel, to najprościej byłoby jego zapytać. Myśmy oczywiście mieli wiedzę, że on tak naprawdę tam kuleje, nie funkcjonuje. Ale tutaj na sali, no, pan Artur nie wyraził chęci odpowiedzi na to pytanie, ja stąd widzę Państwa wszystkich, więc jeżeli pan Artur się zgłasza, stąd go poprosiłem o udzielenie
informacji. I szanowni państwo, no, pan radny Kosiński mówi o łudzeniu ludzi. Jak wspomniałem, to właśnie wolontariusze, to nowo zawiązane stowarzyszenia, fundacje zgłosiły się do prezydenta, aby spróbować ten problem rozwiązać. I prezydent przyjął te uwagi i między innymi dzisiejsza uchwała jest wychodząca naprzeciwko tym postulatom szerokiej grupy wolontariuszy. Dziękuję. I Kałubak i jeszcze słowa do chciałem dodać do dyskusji. Dlaczego NZK? Czy myślę, mi się wydaje, że to jest pytanie wtórne. Rzeczywiście to na pierwszy rzut oka wydaje się dosyć dziwne, że NZK prowadzi tego typu usługi nie związane bezpośrednio z transportem. Ale myślę, że to jest w kontekście tej dyskusji jest to wtórne i wydaje mi się, że może warto by było zastanowić się, czy tą spółkę nie przekształcić, czy w ogóle powołać spółkę przeciwko usług komunalnych. To jest pewien standard funkcjonujący także w innych samorządach. Czy chociażby w Niemczech funkcjonuje taki model, że są przydatne, gdzie jest właściwie jedna spółka. Wodociągi, nasz OPEC funkcjonują jako jedna spółka, tak, która świadczy usługi komunalne. I być może MZK należałoby właśnie rozszerzyć przebieg działalności, zresztą to chyba musi być dokonane i być może powinna stać się spółką usług komunalnych. I wtedy nie będziemy mieli problemu z powierzaniem różnych zadań takich podmiotów. To jest jedna rzecz. Drugie pytanie moje dotyczy, w jaki sposób zostanie przekazana działka. Moim zdaniem jest to pytanie też merytoryczne. Ja rozumiem, że ta działka nie jest własnością na dzisiaj MZK, czyli MZK ją pozyska w aporcie, tak rozumiem? Jeżeli w aporcie, to będzie potrzebna kolejna uchwała Rady Miasta. I sądzę, że do tego czasu MZK powinno opracować dokumentację, czy wstępną koncepcję, tak abyśmy mogli poznać szczegóły. I ta kolejna uchwała przekazania działki, czy wniesienia działki MZK w formie aportu, to będzie przyklepanie tej decyzji kierunkowej, którą pewnie dzisiaj podejmiemy. A wydaje mi się, że merytorycznie jesteśmy zgodni, że i opozycja, i koalicja, że to schronisko powinno być prowadzone przez miasto. Co do argumentacji i obniżki kosztów, mam duże wątpliwości. Dlatego, że jeżeli pan przytacza przykłady Torunia i tak dalej, to należałoby wspomnieć, w jaki sposób te schroniska zostały sfinansowane. Jeżeli mówimy, że Toruń dzisiaj ponosi koszty utrzymania, notowałem sobie na poziomie chyba 700 tysięcy, jeżeli Grudziądz będzie ponosił na poziomie 700 tysięcy i dojdzie do tego spłata tych kosztów, czy tej transzy, którą MZK poniesie, czy będzie musiało oddać, mówiąc kolokwialnie, do banku, a licząc tak bardzo zgrubnie, to będzie pewnie rocznie około 400 tysięcy, nie wiem, jakie będzie okres kredytowania. Tak, czyli łączne wydatki na funkcjonowanie tego schroniska będą na poziomie pewnie 1 200 000, 1 100 000, czyli będą zbliżone. Tak, bo jeżeli 700 plus 400. Dobrze, ale generalnie, więc ja bym raczej się skupiał na tym, że chcemy podnieść jakość, obniżając lekko koszty, może nie radykalnie, ale wszystkim zależy nam na tym, że główne zastrzeżenia były co do jakości tego schroniska, więc dzięki temu tworzymy godne miejsce dla zwierząt i jednocześnie placówkę edukacyjną, wzorem innych miast, bo wiadomo, że tego typu placówka wypełnia różne funkcje. I myślę, że to jest bardzo, bardzo ważne. A co do trybu wnoszenia tej uchwały, to pragnę przypomnieć państwu, że o tym dyskutowaliśmy już na pierwszej sesji nadzwyczajnej, która odbyła się w sierpniu, gdzie wypracowaliśmy pewien kompromis. Większość uchwał, które tam były wniesione, zostały wycofane przez prezydenta. Prezydent państwa poinformował, że przeprowadzimy dyskusję, przeprowadzimy prowadzone prawie w trybie normalnym i spotkamy się ponownie. I dzisiaj jeszcze raz apeluję do państwa, do pana przewodniczącego, aby w przyszłorocznym harmonogramie założyć zwyczajną sesję w sierpniu. Niestety po raz kolejny okazuje się, że okres wakacyjny nie może trwać 3 miesiące. A tak to w praktyce jest i to się nie sprawdza. To się nie sprawdzało w poprzedniej kadencji, to się nie sprawdza w tej kadencji. W
żebyśmy nie byli zaskakiwani. Lepiej sobie zaplanować ostatnią środę sierpnia, że jest to sesja zwyczajna, za trudno jest to może okres wakacyjny, ale będziemy świadomi, że mogą być wprowadzone normalne uchwały w normalnym trybie. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie prezydencie, ale proszę. Z tego co wiem, szacuję już mniej więcej wydatki, jakie tego typu obiekt mógł ponosić. Zresztą wizytował kilka i nie wiem skąd te wyliczenia dotyczące spłaty kapitałowej, natomiast w naszej prognozie finansowej koszt raty kapitałowej to rachunek 24 tysiące złotych. Z tego względu, że jeżeli podzielimy 4 miliony przez 180 miesięcy, bo taki jest średni okres kredytowania banków dla inwestycji tego typu komunalnych, rata kapitałowa to jest 22 222 zł plus odsetki, licząc na okrągło lekki wzrost procentowy, nawet w ciągu najbliższych kilku lat pewnie nastąpi, to 24 tysiące miesięcznie. Także taki byłby koszt spłaty inwestycji po stronie spółki przekładane na miasto. Rok miesięczny. Także jest on... Ja mówię w skali roku. Tak, natomiast w skali na przykład no 22 tysiące miesięcznie razy miesiące wychodzi około 250-260 tysięcy, licząc tak, no już z lekkim zapasem, czyli nie 400. Stowarzyszenie Fundacja, którą zamierzalibyśmy w konkursie wyłonić, chcielibyśmy, aby była organizacją użytku publicznego, aby ten 1% również zasilał i zmniejszał nam rekompensatę wpłacaną do spółki. Więc dana fundacja będzie pozyskiwać, jak powiedziałem, bardzo dużo osób kochają tych zwierząt, które i tak celowo ten 1% swojego podatku przekazuje na podobne typu obiekty. Dodatkowo, jak wiemy, są te stowarzyszenia ogólnopolskie, które bardzo dużo otrzymują różnego rodzaju karmy dla zwierząt, można organizować zbiórki, karmy w marketach i tak dalej, do tego typu różne pomysły ze strony choćby tego stowarzyszenia, które do mnie się zwróciły, padały i myślę, że to będzie znaczne odciążenie kosztów funkcjonowania tego stowarzyszenia. Niska właśnie NZK jest dobrą drogą. Ale jeśli dzisiaj tego nie zrobimy, tak, no to w jakiej sytuacji się znajdujemy? Zwierzęta są skazane na gorsze warunki przez kolejny rok. Miasto będzie musiało podjąć tą zapłatę tego 1 200 000, czyli kilkaset tysięcy dopłacić. Więc jeżeli mam dzisiaj podejmować decyzję, to ja podejmuję decyzję, jestem za zwierzętami. Dziękuję bardzo. Ja nie rozumiem kolego radny Krzysztofie Kosiński, z czym ty się nie zgadzasz, bo naprawdę, bo temat był tak przerabiany. Dla mnie to jest taki model, który proponuje ta uchwała, jest optymalny, tak? MZK wybuduje, później będzie ogłoszony konkurs, będzie to prowadziła organizacja pożytku publicznego, także to będzie fundacja, ale uważam, że to jest trafiony pomysł. Wolontariusze, którzy między innymi dzisiaj też są na sali, także będą mogli w tym procesie, że tak powiem, resocjalizacji zwierząt, tak, w niektórych przypadkach uczestniczyć. Także no, ja widzę same plusy i tak jak mówi Andrzej Wioruszewski, jestem jak najbardziej za. Natomiast jedna rzecz, panie prezydencie, no, koszty, pan mówi o kosztach, że one diametralnie wzrosły, no, ale one wzrastały od 2010 roku, a jest 2015 i dla mnie to nie jest odpowiedź, tak? Jeżeli o to chodzi. Natomiast jeżeli ten obecny właściciel schroniska tak, no, prowadził je przez ileś lat i teraz raptem się okazuje, że w lipcu i w sierpniu były jakieś skargi, no to dla mnie to też jest grubymi nićmi szyte. Niemniej cieszę się, że będzie schronisko, mam nadzieję, że się radni taką decyzję podejmą i do przodu. Dziękuję bardzo. Zgadzamy się od 5 lat kosztów wzrostu 100%, tak? W porównaniu od 2010 do 2015 dwa razy tyle płacimy za to schronisko, co płaciliśmy 5 lat temu. Natomiast ten przetarg pokazał, że koszty nieuzasadnione, bo tutaj na komisjach połączonych pan radny Sławomir Szymański był łaskaw zapytać operatora obecnego schroniska, co i czemu uzasadnia taki wzrost kosztów. Bo pragnę zwrócić państwu uwagę, że rok temu płaciliśmy 880 tysięcy za prowadzenie schroniska, natomiast w tym przetargu już na ten rok mamy 1 160 000, więc wzrost był o 1/3, o 33%. Tak, wielka skala była tej podwyżki. Natomiast pan Andrzej Zielaskowski nie był w stanie powiedzieć, czemu uzasadnia, tak? Właściwie nie uzasadnia wzrostu. Nie jest, nie w niczym nie był uzasadniony wzrost. Także to po prostu faktycznie
chyba brak konkurencji, bo ani wzrost najniższego wynagrodzenia, ani koszt paliw, energii elektrycznej, no nie wzrósł o 1/3, żeby móc uzasadnić taki wzrost ochrony kosztów utrzymania tego schroniska. Na komisjach tydzień temu wręcz chyba zobowiązaliśmy my jako radni, ale też przede wszystkim właśnie wolontariusze siedzący na komisjach, żeby projekt, czy już na etapie koncepcji tego schroniska, które NZK powierzy projektantowi, musiał być konsultowany z tym środowiskiem wolontariuszy i organizacji pozarządowych. Już nie tylko na stronę, ale dla właśnie osób najbardziej zainteresowanych opieką nad zwierzętami. Więc jakby to jest oblig, panie prezydencie, że NZK ma konsultować na każdym etapie projektowania i koncepcji budowy schroniska właśnie z organizacjami pozarządowymi działającymi w sferze ochrony praw zwierząt. Natomiast jeszcze chciałbym tylko wrócić do NZK, bo tutaj pan radny Krzysztof Kosiński zarzucił, że miasto sprywatyzowało 4 najbardziej dochodowe linie. Chciałem przypomnieć, że od 2003 roku organizatorem przewozów w Grudziądze jest Urząd Miejski w Grudziądze i to Urząd Miejski w Grudziądze robi tutaj bilety. Jeżeli pan nie korzysta z komunikacji publicznej, to ja taki bilet ulgowy panu dam właśnie, gdzie jest napisane, że bilet kupił pan od Urzędu Miejskiego w Grudziądze. Dziękuję bardzo. Pan radny Kosiński, proszę. Tak. Znaczy, nie będę się odnosił do tego, co pan radny Czernek mówił, ale chcę wyjaśnić panu radnemu Komorowskiemu. Wyjaśnić panu radnemu Komorowskiemu, czego ja nie rozumiem. Nie rozumiem, wie pan, jednej rzeczy, dlatego że jeżeli od dłuższego czasu padają deklaracje słowne, aczkolwiek powiem szczerze, że mam bardzo ograniczone zaufanie do tego, co pan prezydent Sikora mówi. Bardzo ograniczone zaufanie. Ja usłyszałem o wieżowcach przy ulicy Rybackiej w telewizji kablowej, o dyskotece w Młynie, o różnych inicjatywach, które miały powstać w tym mieście, o wielu inwestorach, którzy się pojawiali w ostatnich latach, o akwaparku, o renowacji basenów, tak, niektóre miały błyszczeć, za te zostawione 30 milionów przez prezydenta Wiśniewskiego, do dzisiaj nie ma po tym śladu, wie pan? Po tym nie ma do dzisiaj śladu. Radzie prawne w istotę ma znaczenie zapis uchwały. Jeżeli w tym uzasadnieniu z drugiej strony, w tym uzasadnieniu zwracam uwagę wolontariuszom, będzie zapis, że po wybudowaniu schroniska obiekt zostanie przekazany fundacji lub stowarzyszeniu, to okej. To ja mogę głosować za taką uchwałę, natomiast w tej sytuacji nie ma żadnych gwarancji. Nie ma żadnych gwarancji. Jest okres przedwyborczy, tu ktoś miał słuszną uwagę, że teraz będą padały różne deklaracje, być może z wielu stron i te deklaracje będą niestety po wyborach zupełnie inaczej wyglądały. Dlatego naszym zdaniem jest zabezpieczyć interesy wszystkich podmiotów, zarówno spółki NZK, ale tak zwierząt przede wszystkim, bo to jest najważniejsza rzecz, ale także osób, które starają się usilnie przejąć ten podmiot i poprowadzić go, sumiennie poprowadzić go. Natomiast to, co powiedziałem na wstępie, mamy do czynienia z wielką gołosłownością polityków i władz, szczególnie Platformy Obywatelskiej. To jest dzisiaj powszechne w kraju, dlatego ja z tą wiarą, panie Łukaszu Kowalowski, bym był bardzo ostrożny. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dopytam, bo nie uzyskałem odpowiedzi. I jeszcze chciałbym konkretną odpowiedź uzyskać. Rozumiem, że będzie w ciągu miesiąca, dwóch miesięcy kolejna uchwała wnosząca aportem tą nieruchomość do NZK. I to w związku z tym, jeżeli taka jest, może być użyczenie, nie wiem, może być inna forma udostępnienia nieruchomości. Jeżeli będzie to uchwała w sprawie aportu, w związku z tym no, chcielibyśmy się dzisiaj umówić, że podejmując tą uchwałę będziemy już mieli koncepcję tego schroniska, będziemy pewni, że ono zostało skonsultowane z ruchami tutaj animalsami i tak dalej, że budujemy schronisko, które no, rzeczywiście spełnia wszystkie nasze oczekiwania. Tak, dzisiaj dajemy jakby decyzję kierunkową, tak, robimy miejskie schronisko, a tą taką przyklepiającą, przyklepanie tego nastąpi w momencie planie wniesienia tej nieruchomości aportem do NZK. Pana decyzja nie zapadała, nie zapadła, czy to będzie w formacie rzeczy samej nieruchomości, czy aportu, to aczkolwiek w mojej ocenie też aport byłby znacznie lepszy z uwagi na zwiększenie pozycji przed bankiem samej spółki. Więc myślę, że w najbliższych dniach się rozstrzygnie oczywiście pana radnego. Państwa radnych wszystkich poinformujemy, bo nawet gdyby to podzierżała, a musi być powyżej okresu 3 lat, to spółka nie będzie wyglądała gdzieś na cudzień 3 lat. To i tak trafia do państwa na podobrany, bo każda
gdzie drzewa powyżej 3 lat, to musi być już zgoda Rady Gminy. Pan Michał Czepek jeszcze pytał, żeby było oczywiście od niego konsultacje ze środowiskami. Ja oczywiście, że będę dał, no i mało tego, już nieformalnie trwają, bo prezes bardzo często popołudniami spotyka się z tymi wolontariuszami, tym, że wymieniają się różnymi dokumentami, pomysłami, tak? Nawet gdzieś widziałem zdjęcia z innych miast, z innych krajów, jak by to mogło funkcjonować, więc nieformalnie konsultacje już ruszyły, a formalnie naruszymy, jeżeli będziemy mieli pierwszą koncepcję zagospodarowania ze strony projektanta. No i pytanie do pana radnego Kosińskiego, bo myślę, że taki mini złoty pociąg mamy w Grudziądzu. Mamy gdzieś brakujące 30 milionów, gdzieś się schowały. Może pan radny wie, jak nie, to poprosimy tych poszukiwaczy skarbów. Może ktoś te 30 milionów znajdzie u nas. Na pewno byśmy mieli na co je wybrać. Szanowni Państwo, ja może na początek powtórzę to, co powiedziałem na komisji, bo to jest dosyć istotne i ważne także i dla mnie. A powiedziałem między innymi, że ja od wielu lat miałem informacje z komisji w Węgrowie, więc różnego rodzaju sygnały, które do mnie docierały, wspomniałem również o tym, że bardzo też przyglądaliśmy się kwestiom finansowym także na Radzie Miejskiej. Ja jestem głęboko przekonany co do budowy schroniska komunalnego i chciałbym, żeby ono takie powstało. Natomiast jednocześnie, i to dla pana Michała radnego Czepka też chcę podkreślić, od samego początku mam duże wątpliwości co do tego, by powierzyć to MZK. Te wątpliwości zupełnie nie zostały rozwiane na dzisiejszej sesji, nawet przez pana prezydenta Sikorę. W związku z tym, tak jak powiedziałem, pod tym względem te wątpliwości nie znikły. Natomiast jedna rzecz, o której chcę wspomnieć, wspomniałem państwu na komisji i dwa zdania jeszcze w tej kwestii podpisów, proszę państwa. Ze względu na to, że pan prezydent Sikora powiedział, że przed całą tą inwestycją, przed zorganizowaniem tego przyszłego schroniska będą prowadzone konsultacje z państwem, to ja mam nadzieję, panie prezydencie, że będą również prowadzone konsultacje z tymi osobami, które dzisiaj, w dniu dzisiejszym, złożyły na moje ręce 180 podpisów przeciwko budowie schroniska. Ze względu na to, że nie trafiło to do pana przewodniczącego do mnie, więc nie chcę, żeby to gdzieś, nie chcę, żeby to w próżni. Chciałbym, żeby tych ludzi też potraktować poważnie, w związku z tym, panie przewodniczący, ja będę musiał w takim przypadku na pana ręce oficjalnie złożyć te 180 podpisów przeciw i jednocześnie to uzasadnienie, które tam się pojawiło. To tyle z mojej strony. Dziękuję panu radnemu. Te pismo wraz z podpisami przyjmujemy do protokołu. Zostanie przyjęte oficjalnie z dzisiejszą datą przez Biuro Rady. Na tej sali tak przystępuję przy całej dyskusji. Padło tutaj sformułowanie, które zresztą prezydent Sikora sprowadził do takiego poziomu, na jakim tu o jakim powinniśmy dyskutować. Ta działka nie jest atrakcyjna dla inwestorów. Dla inwestorów ta działka jest po prostu fatalna. Jeżeli weźmiemy pod uwagę obostrzenia, które zostaną wprowadzone także z konserwatora wojewódzkiego, no to już mamy odpowiedź, na czym będzie polegał problem. Żaden przedsiębiorca w Polsce nie zdecydowałby się na inwestowanie w tego typu działek. Tak się nie zdarzyło nigdzie. Więc może ktoś zna jakieś inne miejsca, ja niestety, ale jeżdżąc po całej Europie nie miałem okazji zobaczyć czegoś takiego. Natomiast moje wątpliwości zostały rozwiane, jeżeli chodzi o lokalizację schroniska dla zwierząt na tym terenie. Mimo tego, że tam są schrony, którym się zajmuję z racji zainteresowania i zawodu, zostały rozwiane. Akurat w ten weekend mieliśmy spotkanie, zjechała się spora grupa ludzi na konferencję w Poznaniu i tam zadałem właśnie takie pytanie, czy znają, powiedzmy sobie, takie miejsca w Europie, które funkcjonują na obiektach fortecznych. Okazało się, że nagle zostałem zasypany zdjęciami od Malty po Wielką Brytanię. I tam te obiekty, można powiedzieć tak, żyją, funkcjonują, nie ma żadnego problemu z tym, żeby działały. Kolejna sprawa, jeżeli mówimy tutaj o organizacjach pozarządowych, sam działam w kilku i zdjęcie z barków czegoś takiego, jak rozliczanie mediów, jak obsługa finansowa osób, które są zainteresowane jakąś działalnością tego życia, jest to naprawdę dużo się wiecie. Ja bym chciał, żeby przy większości, czy przy wszystkich stowarzyszeniach istniała taka możliwość. To jest naprawdę trudne, zwłaszcza jeżeli mówimy o tak dużej inwestycji. I teraz, czy to ma być MZK?
wynika z tego, że jeżeli chodzi o zabezpieczenie tego terenu, to zasłona prezydent Sikora jest to jak najbardziej logiczne z punktu widzenia położenia. Natomiast kwestie finansowe, no tutaj chyba musimy poczekać z wydawaniem takich sądów. Są zbyt radykalne. Nie bawmy się takie rzeczy w tej chwili, bo to tylko i wyłącznie szkodzi nam wszystkim, postawia nas gdzieś właśnie świetnie. Jeżeli chodzi właśnie o funkcjonowanie stowarzyszeń, ja wiem, że część tutaj osób na sali działa w tych stowarzyszeniach i zdaję sobie sprawę z tego, jeszcze raz powtórzę, jakim obciążeniem jest rozliczanie finansowe. Więc nie obarczajmy dodatkowo ludzi, którzy chcą działać czymś takim, jak tego typu administracyjne zabawy. Bo to jest chyba oczywiste i jasne. Dziękuję. Ja chciałem nawiązać do pisma, o którym wspomniał pan radny Szymański, bo jakkolwiek byśmy się tutaj na tej sali nie kłócili, to co do jednego mamy konsensus, że chcemy wybudować komunalne schronisko, prawda? A treść tego schroniska temu właśnie przeczy. I wydaje mi się, jak wspomniał tutaj wcześniej pan radny Michał Czepek, akurat pod tym pismem mógłby się podpisać zarządca tego schroniska, które mamy w tej chwili. Także myślę, że przedstawienie tego pisma, już wszyscy jesteśmy zgodni co do tego, że tego właśnie nie chcemy. To nie znaczy, że nie mamy tych ludzi potraktować poważnie i nie prowadzić z nimi konsultacji. To raczej w tym kierunku poszło. Tak? Gdzieś jednak ktoś też się tą sprawą interesuje i z jakichś powodów to pismo podpisał. W związku z tym, jeżeli pan prezydent wspomniał o konsultacjach, to tylko w tym kontekście, żeby również konsultować to z różnymi grupami. I nic więcej. Oczywiście z każdym mieszkańcem, z każdą osobą zainteresowaną będziemy prowadzić konsultacje związane z budową ośrodka opieki nad zwierzętami. Natomiast chciałem państwu, bo dostałem kopię tego też pisma podpisanego, no ono nie jest podpisane. Na tej stronie to jest czysta kartka, natomiast to jest, wydaje mi się, że apel do państwa radnych, nie do prezydenta, bo ostatnie zdanie. Dlatego apelujemy o odrzucenie uchwały proponującej budowę miejskiego schroniska na terenie. Więc to jest apel mieszkańców do państwa radnych, aby odrzucili. Natomiast przedostatnie zdanie, jakby ci mieszkańcy sugerują, aby ewentualne spory finansowe pomiędzy miastem a schroniskiem rozstrzygać w drodze negocjacji. Szanowni państwo, doskonale wiecie, że nie możemy negocjować. To jest przetarg, jest oferta, są zamówienia publiczne i tyle jest w ofercie, na tyle musimy, nie ma żadnych negocjacji. Negocjować to możemy do kwoty do 30 tysięcy euro, tak, na zasadzie ofert i negocjacji. Powyżej kwoty 30 tysięcy euro, czyli plus VAT, czyli około 150 tysięcy złotych za inwestycje, za usługę, muszą obligatoryjnie być w samorządzie zamówienia publiczne i tam już nie ma mowy negocjacji. W poprzedniej kadencji, w obecnej kadencji, czy to radni Platformy Obywatelskiej, czy radni opozycji, wszyscy dążymy do tego, ażeby jak najwięcej mieszkańców naszego miasta zaangażować do pracy społecznej. To jest jeden z podstawowych elementów. Ja pamiętam inicjatywę państwa grupy radnych, gdzie mamy inicjatywę uchwałodawczą, 150 podpisów. Jeżeli mieszkańcy się zbiorą, zadziałają, to przeszło, tak? Mamy budżet obywatelski też, żeby mieszkańcy byli zaangażowani. Jest bardzo fajna sprawa, że właśnie w wyniku funkcjonowania takiej sytuacji, jaka jest w mieście, są mieszkańcy, którzy się organizują, czy to w stowarzyszeniach, czy w stowarzyszeniach już istniejących na rzecz zwierząt, chcą pracować. Jest to autentyczna wola pracy, jest to praca dla tych zwierząt i o tych zwierzętach myślą, tak? Dzisiaj jest bardzo duża grupa mieszkańców, którzy właśnie ten pogląd reprezentują. Mieliśmy możliwość na komisji poznać konkretne osoby, konkretne stanowiska i sądzę, że ta uchwała to jest środek prowadzący do celu. Podjęcie tej uchwały będzie prowadziło do tego, że jeszcze więcej mieszkańców naszego miasta będzie zaangażowana w pracę społeczną, a co najważniejsze, będą robić to, co kochają, czyli kochają zwierzęta. Panie prezydencie, goście, właśnie pan przewodniczący jakby ubiegł mnie, bo chciałam właśnie zwrócić uwagę na tą ogromną wartość, którą pozyskaliśmy. Ja miałam przyjemność prowadzić wspólne komisje w ubiegłym tygodniu. Trwały te komisje 3 godziny, z czego znakomita większość czasu była poświęcona właśnie osobom, które kochają zwierzęta i
są prokuratorami ich ludzkiego, przepraszam za kolokwializm, życia w schronisku czy w przytulisku. I to jest niesamowita wartość. I nikt wtedy, tydzień temu, nie ograniczał czasu, a przynajmniej ja tego starałam się nie robić, żeby ci właśnie ci miłośnicy zwierząt mogli powiedzieć i mieli taką szansę, bo znakomita większość czasu była przeznaczona na dyskusję na temat tego, jak schronisko, czy przytulisko, czy miejsce, gdzie mogą zwierzęta egzystować, ma wyglądać. Ja tylko chciałam zauważyć, że ta niezwykła wartość dzisiaj słucha ponad godzinę czasu naszych wywodów, które de facto słyszą po raz wtóry. I utrwalamy sobie, że tak powiem, tą wartość i bardzo bym chciała, żeby rozwiać wątpliwości typu mam wątpliwości, bo tutaj padło i radny Kosiński ma wątpliwości, pan radny Szymański ma wątpliwości, już nie wspomnę o panu radnym Andrzeju Wiśniewskim, który w ogóle jakby neguje wszystko. Natomiast wątpliwości mamy pan wszyscy. Tak jak tu siedzimy, podejrzewam, wszyscy mamy wątpliwości. Mamy wątpliwości i powinniśmy je mieć, bo to jest po prostu bardzo ludzki odruch. Natomiast bardzo polegam na tym, że niektórzy w ogóle nie mają zaufania. Czyżby siedzimy nawzajem obok siebie albo naprzeciw siebie i co, i nie mamy kompletnego zaufania do siebie, no to tylko ubolewać nad tym, że w taki, a nie inny sposób przychodzi nam współpracować. Współpracujmy na rzecz dobra zwierząt. Wydaje mi się, nie, raczej jestem przekonana, że idziemy w dobrym kierunku. Słuszną uwagę zwrócił pan radny Glamowski. To jest, uważam, uwaga bardzo merytoryczna i w najbliższym czasie pan prezydent i zarówno Rada Miejska musiałaby się pochylić i zastanowić nad tematem przekształcenia tego zakładu, jego zakresu kompetencyjnego, tej spółki, poszerzenia, bo faktycznie dzisiaj mamy wątpliwości prawne związane z tym, do czego ta spółka de facto była powołana, z zadaniami, które już są realizowane i z tym nowym zadaniem także. Dlatego apel taki kieruję też do pana prezydenta, aby podjął wszelkie działania w kierunku przekształcenia tej spółki faktycznie w zakład gospodarstwa komunalnego, bo innego wyjścia nie będzie, bo jeżeli będziemy podejmowali decyzję o poszerzeniu w dalszym ciągu jeszcze czegoś, będziemy dobierali kolejne zadania w przyszłości, bo się okaże, że jeszcze jest taka potrzeba, to trzeba zmienić statut tej spółki w zakres kompetencyjny. I to musi niestety jak najszybciej być przygotowane i być może jest potrzebny taki zakład gospodarki komunalnej prowadzący różne zadania, ale żeby było to wszystko zgodne z prawem, zgodne z określonymi zadaniami, także w statucie. Dziękuję. Sterylizacji zwierząt. Dlaczego musimy czekać, aż pojawią się oszczędności? Dlaczego już teraz nie możemy zapobiegać bezdomności? Czy jest możliwe, czy są możliwe dodatkowe środki na sterylizację zwierząt już teraz? Brakuje kwoty 10 tysięcy złotych. Czy nie ma to związku, pan prezydent odpowiadał tylko o tym konkretnym problemie, jeżeli... Siedemnastu radnych głosowało za. Kto z państwa radnych jest przeciwny? Jedna osoba jest przeciwna. Kto z państwa radnych się wstrzymał? Troje radnych się wstrzymało. 17 radnych za. Jedna osoba przeciw. Trzy osoby się wstrzymały. Rachunek jest 21. Uchwała została podjęta. Dziękuję Państwu. Szanowni Państwo, przechodzimy do tego punktu porządku obrad. Zniecać w ogóle dyskusji o systemie wywozu śmieci w Grudziądzu, bo to jest temat rzeka i chociaż uważam, że powinniśmy do niego kiedyś wrócić, ale na pewno no, nie teraz i nie na tej sesji przy okazji tej uchwały.
Natomiast powiem szczerze, mam wątpliwości co do proponowanych tutaj rozwiązań jeszcze z jednego powodu. Otóż uważam, że te rozwiązania nie przyniosą oczekiwanych skutków, ponieważ tak jak rozumiem, jak wynika z uzasadnienia, jednym z najważniejszych celów tych uchwał jest zmniejszenie kosztów związanych z wywozem nieczystości. Ja myślę, że takie zmniejszenie jest oczywiście możliwe, myślę, że ludziom za niepłacą zaświeci za dużo wręcz, ale tak jak powiedziałem, nie o tym dzisiaj. Natomiast uważam, że ta uchwała tego celu nie zrealizuje z kilku powodów. Dotąd odbyły się dwa przetargi. Wiadomo, że ceny zaproponowane przez operatorów, takich nazwijmy, no, przekraczały to, co możemy im na ten cel przeznaczyć. Myślę, że wynika to też z tego, że tych pieniędzy brakuje, że za prowadzenie punktu selektywnej zbiórki płacimy ponad 1 000 000 zł. To jest prawdopodobnie ten 1 000 000, którego brakuje. Ale jednocześnie proszę pamiętać, że wywóz regularny jest najczęściej wywozem najtańszym. Natomiast proponowane tu rozwiązania, abyśmy zmniejszyli częstotliwość wywozu śmieci, w zamian za to zastąpili go wywozami interwencyjnymi, bo one mają być wpisane do umów. Uważam, że to nie tylko nie przyniesie zmniejszenia kosztów, ale może doprowadzić do postaci do ich zwiększenia, ponieważ taki wyjazd samochodów śmieciarek interwencyjnych, który trzeba będzie, każdy operator, który stanie do przetargu, będzie musiał założyć rezerwę na tego typu wyjazdy, których nie będzie w stanie oszacować, bo one równie dobrze mogą być częstsze niż dotychczasowe wyjazdy te ustalone. Wydaje się, że z tego powodu cel nie zostanie osiągnięty. Ponadto zmniejszenie częstotliwości wywozu będzie też skłaniało, czy będzie zniechęcało do, w niektórych przypadkach do rezygnacji z segregacji tak szczegółowej. Powiem teraz dlaczego. No, jeżeli w okresie zimy, to mamy od 2 lat mamy bardzo lekkie zimy. Ja akurat mam dobie do rodziny i biologia w tym okresie zimowym, w takiej zimy jak jest, ona jest, nie jest niewiele bywało, niewiele mniej niż w okresie na przykład jesiennym. Ale nawet jeżeli ta biologia to ograniczałaby się do obieży ziemniaków, prawda, i innych odpadów, to po 3 miesiącach w każdym wypadku w tym kiblu no, zalegną się robaki. W związku z tym, no, to jest może śmieszne, ale tak to właśnie wygląda. Proszę? No, przepraszam za takie tutaj... Pomorski, ale tak się tutaj wezmę. Więc w związku z tym to tam się zalęgnie robactwo. No i co w tej sytuacji można robić? No można po prostu tą biologię wrzucać do niezmieszanych, czyli do ogólnego pojemnika, po to, żeby to wywieźli jednak raz w tygodniu, a nie raz na 3 miesiące. I myślę, że tego celu też nie chcemy osiągnąć przy pomocy tych zmian w regulaminie. Dlatego ja miałem okazję rozmawiać z operatorami, którzy na tym rynku pracują i oni bynajmniej tych nadziei na zmniejszenie kosztów absolutnie nie podzielają i byłbym też w związku z tym oczekiwałbym, że za takim ogólnym wyrażeniem oczekiwania, że koszty spadną, byłbym zainteresowany zobaczeniem jakichś konkretnych kalkulacji, które to potwierdzają. No, myślę, że pierwszym takim potwierdzeniem będzie kolejny przetarg, który, jak rozumiem, zostanie przeprowadzony i zobaczymy wtedy, czy zaoferowane kwoty rzeczywiście te nadzieje
spełnił. Ja natomiast uważam, że te zmiany regulaminowe, które się proponuje, idą w złym kierunku, idą w kierunku obniżenia standardów wywozu nieczystości z terenu miasta i uważam, że to nie jest dobry kierunek, którym Rada Miejska powinna podążyć. Bardzo proszę, aby w dniu jutrzejszym gdyby Radę dostarczono kopię pozytywnych opinii miejscowego inspektora sanitarnego. Będą panie radni, która odbierze rady. Będą tam czekały na pana radnego. Natomiast zrobili dyskutować z pana opinią, że te zmiany nie spowodują obniżenia kosztów całego systemu. No, nasza opinia jest odmienna. Tak jak pan radny wspomniał, na pewno oczywiście postępowanie przy tego zweryfikuje. Natomiast nie chciałbym się też zawieszać na opinii operatorów dzisiaj operujących na naszym rynku, bo po pierwszym ujawnionym przetargu oni również mówili, że tu się już nic nie da zrobić, a kolejny przetarg pokazał, że na 1 200 000 potrafili zejść z ofertą. Myślę, że doświadczenie innych miast, które tego typu zmiany wprowadziło, jakie państwu radnym proponujemy, pokazuje, że jednak te oszczędności są możliwe. Jak duże one będą, to oczywiście będzie, no pokażę nam oczywiście postępowanie przetargowe. Bardzo krótko, to znaczy rzeczywiście to nie jest do końca doskonały kierunek, jeżeli chodzi o obniżanie jakości. Pragnę wspomnieć, że to obniżanie jakości głównie dotyczy właścicieli domów jednorodzinnych, bo tam obniżamy częstotliwość. Ta częstotliwość nie dotyczy tylko odpadów tych zielonych, ale też odpadów tych zmieszanych, bo zmniejszamy częstotliwość z tygodnia na 2 tygodnie. Z drugiej strony, ja myślę, że to jest początek dyskusji, dlatego że ta dyskusja będzie wracała i to dzisiaj na pewno nie podejmiemy rozstrzygających decyzji. Ja zgłaszałem taki pomysł, być może też do rozważenia, aby mieszkańcy mogli zdecydować, mieszkańcy, mówię teraz o domach jednorodzinnych, czy utrzymać ten sam poziom, a jednocześnie, jeżeli nie uda się obniżyć kosztów, podnieść opłaty za wywóz odpadów, tym bardziej, że w starym systemie, który funkcjonował, sam jestem właścicielem domu jednorodzinnego, opłaty były wyższe niż te, które dzisiaj obowiązują. Zatem utrzymanie tego samego poziomu jakości świadczonych usług przy jednoczesnym, może niewielkim wzroście opłat. To po pierwsze. Po drugie, trzeba jednak zastanowić się strategicznie, w jakim kierunku powinniśmy pójść. I ten strategiczny kierunek to jest jednak edukacja co do segregacji. Pewnie pan prezydent przyzna, że poziom segregacji w Grudziądzu jest niski. Czy nawet bardzo niski w stosunku do standardów, które wymaga od nas Unia Europejska, opłat, które musimy, czy kar, które musimy ponosić i tu mieszkańcy muszą podnieść swoją świadomość i niestety no, jakby zmobilizować się. To jest też pewna droga, która może spowodować obniżenie opłat, czy podniesienie, czy utrzymanie standardów tych wywozowych. I myślę, że trzeba położyć duży nacisk na edukację, bo bez tego no, nie unikniemy pewnych modyfikacji, tak aby utrzymać koszty. Dziękuję. Ja się cieszę, że pan radny Glomowski wspomniał, że oczywiście właściciel domów i rodziny przed rewolucją całą odpadową w Polsce płacili drożej w rozwiązaniu niż płacą dzisiaj w systemie. Płacili około 45 zł za jeden pojemnik. Dzisiaj za 5 pojemników płacą około 39 zł. Również prawda jest taka, że państwo radni jako Wysoka Rada no jednak zdecydowaliście, że opłata będzie jednolita dla zarówno zabudowań wielorodzinnych, jak i jednorodzinnych. Propozycja prezydenta wtedy była, aby to rozdzielić. Pamiętajcie państwo, w poprzedniej kadencji było tutaj głosowanie na sali. Zdecydowaliście, że opłata nie będzie zróżnicowana, będzie dla wszystkich jednakowa. Natomiast gdybyśmy dzisiaj chcieli to zmienić, wiąże to się niestety, panie radny, z nowymi od razu deklaracjami, więc całym tym bałaganem administracyjnym. Oczywiście on jest do przejścia, natomiast to mieszkańcy znowuż będą się strasznie denerwować, że po raz któryś muszą z rzędu składać deklaracje, a tak pozostając w systemie, aczkolwiek to jest dyskusja otwarta, możemy dyskusja otwarta zmienić, nie ma tutaj najmniejszego problemu.
Wspominając o tych pojemnikach, no kiedyś właściciel na swoim podwórku przy domku jednorodzinnym miał jeden pojemnik. Więc te wszystkie odpady były wrzucane w jeden pojemnik i raz w tygodniu był zabierany. Dzisiaj ma 5 pojemników. Więc te odpady zmieszane po oddzieleniu plastików, szkła, myśmy na komisji pokazywali taki przekrój. Tym ogólnym ze zmieszanymi zostaje tak naprawdę, ja mogę powiedzieć, po swoim domu jednorodzinnym około 20% wypełniony pojemnik raz w tygodniu. Więc dla mnie wywóz tych zmieszanych raz na 2 tygodnie będzie jak najbardziej trafnym pomysłem. Co do edukacji, rzeczywiście zgadzam się z panem radnym. Jesteśmy jeszcze wszyscy razem za mało edukowani, aczkolwiek problem jest czasami w kimś może złośliwym, bo wystarczy, no jak mamy jednak duży blok mieszkańców, gdzie mamy, nie wiem, 30 mieszkańców, może być 29 porządnych, a ten jeden się znajdzie i po prostu wszystko ze sobą miesza, tak, i zabrudza pojemniki, więc tu jest ten problem. Też państwo wiecie, że myśmy, zresztą po rozmowach z państwem, przez pierwszy okres funkcjonowania systemu no, nie podchodzili aż tak mocno, rygorystycznie do odbioru odpadów. Myślę, że ten nowy okres trzeba będzie troszkę jednak tych kar finansowych więcej nakładać. No, okres takiego jakby uczenia systemu minął, teraz trzeba będzie wymagać od przewoźników, aby również więcej fotografowali, więcej protokołów wpisali. Będziemy też zmieniać po prostu wysokość opłat, jeżeli ktoś nie będzie przestrzegał tej segregacji selektywnej. Dziękuję. W tej kwestii obniżenia tutaj częstotliwości wdrożenia śmieci w okresie zimowym, to może troszeczkę zmusimy naszych mieszkańców do selekcji, czyli na śmieci palone w dzień, czy śmieci palone nocą. Lepiej jakbyśmy je jednak wywieźli częściej, prawda, niż robić taką selekcję. Jeszcze chciałbym odnieść się, czy będzie zbiórka odpadów wielkogabarytowych organizowana. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, obecnie funkcjonuje PSZOK, czyli Punkt Selektywnego Odbierania Odpadów od Mieszkańców, gdzie w ramach uiszczanej opłaty za odbiór odpadów komunalnych każdy może nieodpłatnie zostawić tam gabaryty. Zabudowa wielolokalowa realizuje to w taki sposób, że w wielu przypadkach w czynszu pokrywają koszty odbierania od nich z podwórek i tam administrator organizuje transport, gdzie nieodpłatnie oddaje od mieszkańców, za których jest pobierana opłata w przodku na ulicy Składowej. Częstotliwość odpadów niesegregowanych, mówimy, to jest całoroczna tak, zmiana częstotliwości, nie tylko dotyczy okresu zimowego. Pragnę zwrócić uwagę, że okres zimowy w domkach jednorodzinnych akurat to jest też część właścicieli opala węglem, to jest też wywóz. To jest też popioł, więc to do meritum wracam. Ja tylko jakby daję pod rozwagę, że można dać mieszkańcom zdecydować, tak, czy koniecznie chcecie utrzymać ten poziom opłat, czy może, zdecydujcie, może podnieśmy o 2 złote, wróćmy do tego poziomu sprzed 2 lat, ale utrzymajmy tą jakość, jeżeli nie ma innych możliwości obniżenia funkcjonowania systemu. Więc to tylko taka sugestia. Dziękuję. Przewodniczący, Wysoka Rado. A propos tych zbiórki odpadów wielkogabarytowych, czy nie można by jednak tutaj umieścić, żeby raz w roku nastąpiła taka zbiórka? Nie, że ktoś tam organizuje się indywidualnie, tylko żeby była zorganizowana zbiórka w mieście. W ramach powierzenia tego zadania Miejskiemu Zakładowi Komunikacji, oni w ramach opłaty, które my wnosimy, no to nie jest zupełnie tego, co byśmy pierwszy doradzali. Myślę, że można takie rozwiązanie rozważyć. Dziękuję panie prezydencie. Czy jeszcze ktoś z państwa? Pan radny Rodę, proszę. Jak najbardziej popieram ten pomysł, żeby szkło było wyłączone co 2 miesiące. Sam wystawiam pojemnik co 2 miesiące, nie są przepełnione. Również mogę się zgodzić tutaj w przypadku pojemnika bio, poza sezonem koszenia trawy, żeby był wyłożony. Natomiast no, trudno mi się zgodzić tutaj, by pojemnik z odpadami zmieszanymi był wywożony co 2 tygodnie. Dlatego, że te odpady będą szybko pachniały. I po drugie, te pojemniki na odpady zmieszane są zbyt małe, by pomieściły śmieci z okresu 2 tygodni. Przynajmniej osiedlu chomickim są małe pojemniki. Nie wiem, jak to wygląda na innych osiedlach. Więc gdzie tu będzie oszczędność, jeżeli na przykład mieszkańcy upomną się o większe pojemniki na odpady zmieszane?
Większość sąsiadów domów wygodzonych z mieszkańcy mają już duże pojemniki 240-litrowe, a tam rzeczywiście są małe, to 120. Chcielibyśmy jakby częstotliwość wydłużyć do okresu 2 tygodni, natomiast prosić przedsiębiorców o wymianę pojemników na większe. Ja też uważam, że stanowisko radnego Panowskiego i stanowisko pana Andrzeja Wiśniewskiego jest racjonalnym stanowiskiem, jeżeli chodzi o wywóz nieczystości z domków jednorodzinnych. Dlaczego? Sama jestem posiadaczem takiego domku i uważam, że zwiększenie częstotliwości spowoduje, że na posesjach naprawdę będzie bałagan. Tak jak tutaj zostało wcześniej powiedziane, mieszkam w dzielnicy, gdzie większość domów opala niestety nieekologicznym opałem jeszcze swoje nieruchomości. W związku z tym są to duże ilości popiołu zimą na rzecz, powiedzmy, tej nieskoszonej trawy, tak? Ale też zgodziłabym się, że lepiej byłoby podnieść stawkę 2 zł za wywóz nieczystości, a zachować tą częstotliwość cotygodniowo. No, myślę, że wielu właścicieli tych nieruchomości zgodziłoby się również ze mną, bo wcześniej rozmawiałam i spowoduje to naprawdę latem tak samo jakiekolwiek zagrożenie epidemiologiczne nawet, bo to i traktor i wszystkie inne rzeczy. Dziękuję. Jakby unieważnienia drugiego postępowania przygotowanego. Nie mówimy tutaj, szanowna pani radna, 2 zł. Ja chyba pomyliłem, przy mojej pierwszej wypowiedzi mówiłem, że jest 38 zł i 31, tak, stawka w tej chwili, 31 zł. Gdybyśmy przyjęli te wartości z ofert, z ostatniego unieważnionego przetargu, to stawka powinna wynosić na wszystkich, bez względu na rodzaj zabudowy, w granicach około 42 zł. Więc tutaj mówimy o podwyżce 30%. Dla tych, którzy segregują odpady, dokładnie. Czyli tutaj by było 10 zł i to nie tylko dla domów, a dla wszystkich. W przypadku samych domów jednorodzinnych to by było równo podwyżka, gdybyśmy rozdzielili do poziomu około 50 zł. Domy jednorodzinne, czyli gdzieś powrót do tej stawki, która kiedyś by była, bo było 45 zł, przypomnę, a pozostanie w granicach około 40 zł. Gdybyśmy to zaakceptowali. Stąd też propozycja, szukamy po prostu oszczędności. Jeden ze sposobów znalezienia tych oszczędności, aby nie przenosić opłaty tak drastycznie na mieszkańców, jest zmiana jakby częstotliwości. Oczywiście regulamin mówi tutaj o tym maksymalnym określeniu, jakby to dopuszczą się częstsze wywozy również. Ilości pomiędników, czy zwiększenie ilości, bo nie wiem, czy Państwo wiedzą, gdzie jest Legion 77, blok 100 rodzinny, stoją świetniki, do których przypisane są dwa bloki 100 rodzinne, czyli 200 osób. Tak? Jeżeli teraz będziemy włożyli, jest tam stoi mniej więcej 10 pojemników wielkich plastikowych, no ale tam jest ciągle zapełnione, ciągle wiadomo, że... Tam zostaje. No ale tak sam chciałbym zgłosić, tam stoi 10 pojemników i tam jest zawsze bałagan. Tak? Także wyłożenie jeszcze to jakby... Nie, tam zostaje jeszcze. Wręcz chyba apelował o część. Drobna uwaga, być może ona jest oparta na jakiejś niesprawdzonej do końca informacji, ale właśnie ja też jakiś czas temu od znajomych poinformował, że spółdzielnia mieszkaniowa podobno informuje mieszkańców o zmniejszonej częstotliwości odbioru śmieci. Więc czy to na pewno nie dotyczy zbiorowych tych? Dobra, nie było. Nie będę się upierał, bo nie wiem, ale no, taki sygnał do mnie dotarł, więc dobra, ale myślę, że nie wiem, co to nie ma taki żaden sygnał. Ponieważ słucham dzisiaj, słucham tej dyskusji, to już bardzo ten nie wdrożę i już bardzo myślę, proszę Państwa, tym bardziej w kontekście tego, co przed chwilą pan prezydent powiedział, że oszczędności, jakie miałyby z tego regulaminu wynikać, miałyby być no, ogromne w skali jakby całości. Myślę, że jest absolutnie nierealne, żeby one takie mogły być. I jeszcze raz podkreślam, każdy rozsądny operator, który stanie do przetargu, musi przygotować rezerwę na wyjazdy interwencyjne, które tu w tym regulaminie są wpisane. I w związku z tym oszczędności będą iluzoryczne. One się naprawdę w tych ofertach nie pojawią, a na pewno nie będą tych rozmiarów, w których
oczekujemy. I teraz na koniec, mimo że mówiłem, że o tym dziś nie będę mówił, ja naprawdę namawiam do spokojnej, do powrotu do dyskusji na temat systemu wywozu nieczystości w Grudziądzu. Ja wiem, że popełniono cały szereg, stało się cały szereg faktów, zaszedł i czasami trudno się z nich wycofać, ale brnięcie mnie, uważam, nie jest dobrym rozwiązaniem. I już kończę. Powiem tak, jakiś czas, wiele lat temu, 20 lat temu, jeżdżąc do Niemiec, w niektórych landach, no, wtedy mnie trochę śmieszyło, ponieważ tam Niemcy segregowali niekiedy na 14 czy 15 frakcji. Prawda? To wydawało mi się to czystym szaleństwem i to chyba było szaleństwem. I dzisiaj, kiedy jadę w te same miejsca, to nagle się okazuje, że w tych samych miejscach, w tych samych miejscowościach oni dzielą na 3 frakcje, gdzie kiedyś dzielili na 12. Więc być może to jest jakaś tendencja i nie zapominajmy o tym, że za kilkadziesiąt milionów złotych wybudowaliśmy, przeprowadziliśmy tutaj bardzo dużą inwestycję w postaci węzła segregacji. I w mojej ocenie, taka jest moja ocena, jakby ta wielka inwestycja i tak droga nie znajduje odbicia w systemie segregacji przyjętym w Grudziądzu. Być może, ja to rzucam teraz jako pewną możliwość i nie chcę o tym gdzieś dyskutować, bo potrzebne byłyby jakieś szczegółowe dane, ale być może mając taki węzeł z takimi możliwościami, być może w Grudziądzu najrozsądniej byłoby segregować śmieci na brudne i czyste, czy mokre i suche, no jakby tam nie powiedzieć. Wtedy byłoby oczywiście dużo taniej, wtedy węzeł być może wykorzystany byłby w takim zakresie, w jakim powinien być wykorzystany i do tego, na co ma możliwości, jeszcze będzie wyjazd chyba lada moment, to będzie też okazja, żeby zobaczyć. I proponuję, żebyśmy może przeprowadzili dyskusję nad jakąś bardziej radykalną zmianą związaną z wywozem odpadów komunalnych, bo uważam, że jest w Grudziądzu coś w tym względzie do zrobienia. Dyskusja jest potrzebna i myślę, że ten przyjmujący ekspert będzie musiał się pochylić nad tematem odpadów. Być może zaraz tuż po ofert. Ja jestem przekonany, że ten kolejny przewóz da nam kolejne setki tysięcy oszczędności do zmiany. Natomiast, panie radny, to, że mamy nowoczesny węzeł w Zakurzewie, nie oznacza, że wszystkie odpady z terenu miasta tam muszą trafić. Jesteśmy zgodnie z wojewódzkim planem gospodarki odpadami przydzieleni do regionu północnego województwa kujawsko-pomorskiego. W naszym regionie są 3 wskazane składowiska, do których przewoźnicy mogą wrócić. Jest to Bladowo pod Tucholą, jest to Sulnowe pod Świeciem, jest to Zakurzewo w Grudziądzu, plus 4 ponadregionalna instalacja, nowa spalarnia w Bydgoszczy. Także wszystko jest oczywiście w rękach ceny przyjęcia na składowisko. Ono oczywiście wynika z nakładów tych inwestycji, więc to wszystko gdzieś tam. Natomiast nie jest tak, jak pan radny prosto zauważył, że to Zakurzewo nam musi koniecznie wszystko segregować, ponieważ niekoniecznie przewoźnik, którego wybierzemy w postępowaniu, będzie nam na Zakurzewo woził. On może wozić równie dobrze do Sulnowca, albo też do Bladowa, albo do Bydgoszczy. Panie Tożu, przygotowałam taką informację, że Trybunał Konstytucyjny określi wysokość opłat za odpady komunalne, które nie będą wyższe na osobę niż 25 zł i 70 zł od gospodarstwa domowego. Więc Trybunał Konstytucyjny jakby określił tą górną stawkę. My się w tej górnej stawce nie chcę powiedzieć mieścimy, ale jesteśmy troszeczkę poniżej. I myślę, że jak tu siedzimy wszyscy, chyba nikt z nas nie chciałby, żebyśmy dążyli w swoim myśleniu do tej kwoty, którą górnej, którą Trybunał określił. Ja będąc mieszkańcem Grudziądza przed rewolucją śmieciową płaciłam 28 zł przy dwuosobowej rodzinie, a dzisiaj płacę 32, czyli ja płacę o 4 zł więcej miesięcznie.
przepraszam, 31, czyli płacę 3 zł miesięcznie więcej niż przedtem. Na logiczność myślenia nie będę zwracała uwagi, ale jeżeli segreguję śmieci i płacę 31 zł, to w cudzysłowie co, jestem ukarana, bo dodatkowo muszę płacić 3 zł za to, że segreguję śmieci. I myślę, że tak, że w momencie, kiedy mówimy o braku potrzeby segregowania, to nasza mentalność nijak się ma do mentalności Niemców, którzy już od kilkudziesięciu lat segregują śmieci, a my jesteśmy na początku drogi. I obyśmy nie sięgali po płacie do tych górnych granic, które Trybunał Konstytucyjny określił. Wolałabym na przykład płacić dalej 31 zł. Czy jest jednak możliwość zmiany, by z domków jednorodzinnych śmieci zmieszane były wdrożone raz na tydzień? Czy radni by poparli taki wniosek? Jeszcze przy okazji tutaj pojawił się problem popiołu w okresie zimowym. Chciałbym tutaj się dopytać, czy popiół z węgla jest odpadem biodegradowalnym, czy to jest odpad, który powinniśmy rzucać do pojemników zmieszanych, ze śmieciami? Zmieszanych. Za przyjęciem projektu uchwały. Dwunastu radnych głosowało za. Kto z Państwa jest przeciwny? Jedna osoba jest przeciwna. Kto z Państwa radnych się wstrzymał? Szanowni Państwo, przechodzimy do takiego punktu. Zakończenie obrad. Wysoka Rada zamyka 11. sesję Rady Miejskiej w Grudziądzu. Dziękuję.